Nie jest dostępna funkcja. Aha. Czyli funkcja niedostępna. O, to też. Dzień dobry. Dobra, trzymaj. Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziembicki. Dzisiaj jest 3 listopada. Odwiedzamy groby swoich bliskich. Tutaj mam grób szwagra Leszka Cudzika, czyli męża mojej siostry Krystyny. Zapalimy mu świeczkę. No proszę bardzo, tą świeczkę zapalamy. O, wiatru dzisiaj nie ma. Akurat przed chwilą przestał padać deszczyk, także pogoda jest dobra. O, i tu postawimy. To już można uprzątnąć. Dobrze, idziemy teraz dalej na grób mojego ojca, świętej pamięci Tadeusza. Tutaj mamy cmentarz muzułmański. Tu są pochowani muzułmanie. Widać takie specjalne, bo muzułmanie służyli w polskim wojsku. Tatarzy krymscy. Idziemy dalej. Tędy idziemy tutaj. No i tutaj niedaleko szwagra Leszka jest pochowany mój ojciec. No groby ładnie przystrojone, ślicznie się palą, jak widać. No dużo ludzi było teraz ostatnie święta zmarłych i zaduszki. Także są. No idziemy dalej. Idziemy na grób mojego taty. Tadeusza Ziembińskiego. Tu jest właśnie grób mojego taty. Świętej pamięci Tadeusz Ziembiński, proszę bardzo. Urodził się w 1934 roku, 17 stycznia, a zmarł 22 sierpnia 2005 roku. Też zapalimy znicze i połóż znicze. No, cóż ja mogę powiedzieć. No, mój ojciec Tadeusz Ziembiński to przecież żołnierz niezłomny. Należał do nielegalnej organizacji harcerskiej i, proszę Państwa, w 1948 roku chcieli wysadzić pomnik żołnierzy radzieckich w Parku Poniatowskiego w Łodzi, bo tam mieszkał mój dziadek też, Czesław. I się okazało, że proszę Państwa, no namierzyli ich i po prostu został uwięziony. W więzieniu siedział rok czasu Ziembiński Tadeusz, a także no, skatowali go i był głuchy do końca życia na jedno ucho. No, ja się później dowiedziałem, bo IPN przekazał mojej mamie dokumenty. Ojciec był no, przez bezpiekę traktowany i bardzo brzydko. Ale dowiedziałem się też, że był radiotelegrafistą, krótkofalowcem. No ja tego nie wiedziałem, że dopiero po śmierci się o tym dowiedziałem. No zapalimy jeszcze jednego znicza ojcu. Tak, bo to będzie znicz zapalony ode mnie, syna Sławomira, kota admirała Morskich Drużyn Strzeleckich, i od mojej żony Sylwii też zapalimy. A później pójdziemy na grób. Tutaj jeszcze jeden jest grób gdańskiego pirata. Też odwiedzimy. Pomodlimy się teraz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie ucz nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maria Matko Boża, módl za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, miastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Maria Matko Boża, módl się zawsze i na wieki. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak było na początku. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Idziemy teraz na grób świętej pamięci Andrzeja Sulewskim, czyli pirata gdańskiego. No tutaj dużo jest grobów, piękny jest cmentarz garnizonowy w Gdańsku. Tam mamy specjalną taką tablicę. Proszę bardzo, bardzo stary cmentarz. Podejdziemy tutaj do tej tablicy i tu są poświęcone poległym żołnierzom. Tu są też krzyże. Tu mamy napis, który ciężko mi odszyfrować, ale jest to, tu spoczywają żołnierze niemieccy wojny 870-81 dla ich upamiętnienia i ofiar wszystkich wojen, czyli 870-81 tu są pochowani żołnierze niemieccy, jak widać. Idziemy dalej. Także na tym cmentarzu garnizonowym są różne groby, jak widać. Idziemy dalej. Kazimierz Strzałkowski. No. Proszę bardzo. Ryszard Grzewiński. No bardzo ładne nagrobki też są. Trzeba zauważyć Konstancy. Idziemy dalej. Trajanowicz. Tam była pochowana Kinga z motylkiem na grobku. I tutaj gdzieś będzie ten grób. Zaraz znajdziemy. Grób naszego gdańskiego pirata. Co roku mu tam odpalam świeczkę. Leszek Śródziński, Kazimierz, Jaśkiewicz, Olden, Wolmin, Pomalutku, Bożena Struzik. Proszę bardzo, 10 rok pochowana. Andrzej Złotopolski. A nasz Andrzej, aż Andrzej Pirak, gdzie on tu ma grób? Muszę go znaleźć. Tu go nie ma. Ejże, powinien tu już być. Czy go przenieśli? Pawelec, Soszyc, Czosińscy. Kwatera 21. No tam to już nie. Chyba przeszedłem. On tu gdzieś powinien leżeć. Teraz z samego brzegu było, nie? Pamiętasz, żeśmy byli ostatnio. Co, nie widać jego grobu? Mariana. Gierkowscy tu leżą. Łunkawicz. No nie widzę. No i to był taki mały grób. Proszę bardzo. A to co to jest?
Może zasunięty kwiatami? Nie ma nic. To jest nie to. Złotopolski Andrzej. Bożena Struzik. A gdzie jest Andrzej Sulewski? O, jest! Przeszedłem po prostu. Jest nasz Andrzej. Tu jest, proszę bardzo, zdjęcie naszego Andrzeja. Zbliżenie zrobimy. Proszę bardzo, tak wyglądał nasz Andrzej świętej pamięci. Pirat Gdański. Zrobimy zdjęcie mu. Tak. I tu jest pochowany. Zapalimy mu też świeczkę. No, czerwony korsarz musi zapalić Andrzejowi świeczkę. Bo to mój kolega dobry. Mieszkał na Onkowej, tak jak ja mieszkałem na Onkowej kiedyś też. Wychowałem się na tej ulicy. Żeśmy w sumie razem... Tutaj daj tą świeczkę, ja tu tutaj postawię. O, tutaj damy. O, jeszcze jedną mamy tam chyba. Zapalimy tam tu też. Tu mamy Andrzeja, kwiatki ładne. No, jego imieniem jeździ tramwaj w Gdańsku. Pirat się nazywa Andrzeja Sulewskiego, prawda? Tu już mu napis złoty jakby zeszedł, to trzeba być odmalować, ten napis będzie. No bo widzę, że tu nie dbają o ten, żeby tu napis... A świętej pamięci, a też Paweł Adamowicz obiecał, jak był pogrzeb jego, zasłużył się Gdańskowi, był wizerunkiem Gdańska wtedy Andrzej, że zbuduje mu pomnik, nie? No pomnik jest jaki jest, no ale można powiedzieć, pomnikiem jest ten tramwaj, który jeździ z napisem Andrzej Sulewski Pirat. Jeżeli jeszcze jeździ. Proszę bardzo. Tu zapalimy jeszcze jednego znicza. Dajmy to. Damy go tu. Bliżej. O, niżej. Proszę bardzo. No i proszę bardzo, pomodlimy się za Andrzeja. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje. Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcy. Teraz na pokuszenie, a nas zbaw od złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki. Panie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A święty z wieku i stanie, świeci. Wieczny odpoczynek dać, Panie, a światło z wieku ista. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. A światło z wieku ista, niech nam świeci na wieki. No, Andrzeju, czuwaj na wiecznej wachcie. Jest, teraz ja przejąłem korsarz czerwony, tą, jakby powiedzieć, to dzieło i rozsławiam imię kaprów gdańskich. Tak samo zostałem przewodniczącym Komitetu Odbudowy Pomnika Bitwy Oliskiej, który jest w Gdyni na Oksywiu. Kiedyś marynarze, oficerowie złożyli się i go zbudowali. Niemcy go zniszczyli. Zostały tylko dwa działa na bramie w Oksywiu. Także będziemy się starać odbudować, Andrzeju. Obiecuję Ci. Pozdrawiam. Sławomir Ziemiński, czerwony korsarz, kontradmirał morskich drużyn strzeleckich z grobu Andrzeja świętej pamięci Sulewskiego, pirata gdańskiego.